Trójkulturalnym spotkaniu zapraszamy dziś Państwa na wydarzenie, które będzie miało miejsce już niebawem, 20 grudnia o godzinie 17 w sali koncertowej Muzeum Niepodległości. I właśnie tutaj odbędzie się spotkanie Biblijna Podróż z muzyką Adeste Fideles. A w związku z tym moimi i Państwa gośćmi są osoby, które są inicjatorami tego właśnie wydarzenia. Pani Aneta Skarżyński, mezzosopran w tym właśnie koncercie. Witam serdecznie. A także pan Czesław Skarżyński, który jest prezesem Fundacji Polonia Union, które właśnie to wydarzenie dla Państwa przygotowuje na najbliższy czas. Witam serdecznie. Witam Państwa, witam Panią redaktor. Wyjątkowe wydarzenie, bo związane już właśnie ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia. Biblijna podróż z muzyką Adeste Fideles. No i ta nazwa coś właśnie oznacza. Tak, przybądźcie wierni. I jest to fragment hymnu bożonarodzeniowego z okresu średniowiecza. Aż tak daleko? Tak, aż tak daleko. John Francis Wade skomponował muzykę, napisał słowa, także jest to coś bardzo starego i ten właśnie utwór będzie prezentowany w najbliższy wtorek. Między innymi ten utwór. No właśnie, powiemy sobie, jak będzie wyglądał ten koncert. Tym bardziej na niego Państwa zapraszamy, bo wstęp jest bezpłatny. W programie będzie prelekcja o historiach biblijnych, będzie później kolędowanie w kulturze i tradycji katolickiej, ale nie tylko. No właśnie, powiedzmy, jak będzie wyglądało całe to wydarzenie. Jak Państwo będą widzów, słuchaczy wprowadzać w to wszystko, w tą część artystyczną, która nastąpi właśnie w drugiej części tego programu. Inicjatorem wydarzenia jest Fundacja Polonia Union we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska Wschód oraz gospodarzem tego wydarzenia Muzeum Niepodległości w Warszawie. Pomysł tego wydarzenia zrodzился właśnie z działalności, która jest jednym z kierunków naszej fundacji, Fundacji Polonia Union. A mianowicie jest to promowanie, popularyzacja kultury Kresów Wschodnich, kultury, która powstała na styku kultur wielu narodów i która odbiła swoją pieczęć na całą kulturę i tradycję polską. Dlatego zamysł tego wydarzenia jest niesienie historii, tradycji, kultury zarówno na Kresach Wschodnich i dlatego program wydarzenia przewiduje właśnie prelekcje. Prelekcje to nie jest jakieś sprawozdanie o wydarzeniach historycznych, właśnie jest opowiadanie w formie przystępnej i zrozumiałej o tych tradycjach i kulturze na Kresach Wschodnich. Druga część wydarzenia to część artystyczna. A tym powie Aneta Skarżyński, która jest dyrektorem do spraw kultury i sztuki Fundacji. No właśnie, ten koncert muzyki klasycznej i bożonarodzeniowej chcemy dać w upominku i w prezencie wszystkim tym, którzy się zjawią na tym koncercie. Jak już pani redaktor powiedziała, jest wstęp wolny. Całe spotkanie będzie prowadził Antoni Kłopocki, śpiewak i reżyser. Wspaniale zagra na fortepianie Maria Skuriat Silva, szopinistka, kameralistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Warszawie. Sopran również będzie, jak najbardziej, Agnieszka Kozłowska. Jest to absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej z Poznania. Obecnie pracuje w operze kameralnej, jest solistką. No i ja jako mezzosopran również wystąpię. Jestem absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu i Akademii Sztuk Pięknych też we Wrocławiu. To tyle, jeśli chodzi o samych występujących. Natomiast repertuar będzie przebogaty. Mozart, Händel, Franck, no i oczywiście Chopin, jego nie może zabraknąć. I oprócz tych utworów związanych ściśle z muzyką klasyczną będą jeszcze kolędy przeplatane z tymi utworami, czy na koniec? Zaczynamy od klasyki, gdyż hołdujemy tradycji starej, która się ciągnie praktycznie od czasów renesansowych, muzykowania w okolicach świąt Bożego Narodzenia. I kiedy skończymy tę część najbardziej klasyczną, ale nawiązującą do tematów biblijnych, gdyż jak już wspomniane było, jest to biblijna podróż, ale z muzyką. I tematy są zaczerpnięte z Biblii, chociażby wielka aria Dalili z opery Camilla Saint-Saensa, Samson i Dalila. Będą też pieśni maryjne, oczywiście, tak jak Ave Maria Maklakiewicza, potem Lorenza, wreszcie Caciniego i Wawiłowa. Mówię Cacini, Wawiłow, ponieważ tak naprawdę jest
dwóch autorów tej pieśni. No i oczywiście będą też kolędy, najpiękniejsze kolędy polskie, a jest się czym chwalić, bowiem mamy bardzo bogaty zbiór tych pieśni bożonarodzeniowych. Nawiązując także do kolęd, które usłyszymy właśnie 20 grudnia, w Państwa informacjach, plakatach można też znaleźć piękny wiersz Norwida, Opłatek. O tak, no to jest wyjątkowy wiersz i daliśmy go na zaproszenie. Ja pozwolę sobie go zacytować. Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Tak, Cyprian Kamil Norwid miał dobry dzień, pisząc ten wiersz. I na pewno bardzo tęsknił za krajem. Podczas koncertu, o którym mowa, usłyszymy m.in. nagranie arii Dalili z opery Samson i Dalila. Camille Saint-Saëns swą operę Samson i Dalila oparł na starobiblijnej opowieści z rozdziału 16 Księgi Sędziów. Śpiewa nasz dzisiejszy gość Aneta Skarżyński, mezzosopran. Adresują do wszystkich mieszkańców Warszawy, no i nie tylko, do wszystkich oczywiście, kto tylko chce na ten koncert przybyć, ale podkreślają także, że są kierowane, no oczywiście, do sympatyków i przyjaciół Muzeum Niepodległości w Warszawie, bo tam właśnie odbędzie się koncert w sali koncertowej, ale także podkreślają Państwo, że dla środowisk polonijnych, kresowych, instytucji, które współpracują z krajami wschodu. Kresy, każdy kresowianin uważa, że on jest nadal Polakiem i w tym jest historyczna prawda. Bo to nie ludzie opuścili Polskę, to Polska przesunęła wskutek splotu wydarzeń historycznych granicy i ci ludzie znaleźli się poza granicami kraju wbrew własnej woli. Dziś Polska liczy 38 milionów mieszkańców, 20 milionów Polaków mieszka poza granicami kraju, więc jesteśmy niemal 60-milionowym narodem. A tym niestety często zapominamy, wołamy o pielęgnowaniu polskości, lecz gdzieś na uboczu pozostaje problemy rzeczywiste tych ludzi, którzy mieszkają na Białorusi, bądź Ukrainie, bądź Kazachstanie, nie mówiąc już o Syberii, gdzie oni znaleźli się nie z własnej woli. Ale sam urodziłem się w Grodnie, w rodzinie polskiej. Dziadek, osadnik wojskowy na Grodzieńszczyźnie, kawaler orderu wojennego Virtuti Militari, człowiek, który zapalił pierwszy czołg radziecki w 1939 roku, jak wyszli Sowieci, za co w rezultacie został rozstrzelany dwa dni później w Grodnie. Babcia znalazła się w Kazachstanie, ze względu różnych perypetii historycznych nie zdecydowała na powrót do Polski w okresie pierwszej repatriacji i z dziećmi została tam, czyli z moim ojcem również, który również był w końcu zostany w latach 40. do Syberii. Ja urodziłem się w Grodnie. Do Polski powróciłem w 2004 roku. 8 lat poświęciłem na odzyskanie obywatelstwa polskiego. I to dlatego... Będąc Polakiem jednocześnie. Nie, właśnie na tym polega chochot historii, że zwracamy się do kresowian, mówimy tak, to Polacy, ale jak ten Polak przyjeżdża z paszportem białoruskim bądź ukraińskim, on nagle jest albo w każdym bądź razie nie jest Polakiem według prawa. I o to nam chodziło. Nie poszedłem na skróty, nie ubiegałem się na danie obywatelstwa polskiego jako cudzoziemiec, bowiem uważałem i stałem na stanowisku, że obywatelstwo to posiadam z mocy prawa krwi, co zresztą stanowi prawo polskie. Poświęciłem temu 8 lat, przeszedłem wszystkie drogi sądowo-administracyjne. Moja sprawa indywidualna była rozpatrywana na plenarnym posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W końcu sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego,
który rozpatrując sprawę stwierdził, że dwie nowe instytucje, które wprowadza ustawa, a mianowicie uznanie za obywatela polskiego osób pochodzenia polskiego, bo tak to definiuje prawo, a również przywrócenie obywatelstwa polskiego są zgodne z konstytucją. I to właśnie ta cegiełka, która była dołożona dzięki staraniom moim własnym, dzięki wysiłkom fundacji, którą ja założyłem, Fundacja Polonia Union, która jest organizacja pożytku publicznego, działa od 2006 roku, która swoje codziennie działalność skieruje na pomoc właśnie tym ludziom ze wschodu, pomagając im właśnie w załatwieniu spraw formalno-prawnych, osiedlenie się, pobytu w Polsce, studiów dla młodzieży, odzyskaniu praw niesłuszno pozbawionych, mianowicie odzyskaniu i przywróceniu obywatelstwa polskiego. Równoległym za kierunkiem jest właśnie promocja kultury i sztuki, bo nic tak nie łączy jak kultura i sztuka. Dlatego organizujemy szereg działań edukacyjno-kulturalnych, podczas których mówimy właśnie o problemach, o sprawach, które nękają Polaków na wschodzie. Mówimy, czego nie oczekuje od swojej macierzy, od ojczyzny, którą nadal uważają za ojczyzną, bo są nadal Polakami i są kreuje te tradycje polskie, tak związane z łamaniem opłatkiem na Boże Narodzenie, jak również i śpiewaniem polskich kolęd. 28 grudnia, czyli tuż po świętach, zapraszamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie na kolejne nasze wydarzenie edukacyjno-kulturalne połączone z koncertem muzyki klasycznej i polskich kolęd pod tytułem Bóg się rodzi do biblioteki publicznej. Księdza tak, Twardowskiego. Biblioteka publiczna imienia księdza Jana Twardowskiego, Praga Północ. To będzie, tak jak już powiedziałam, 28 grudnia, godzina 17. Czyli mamy już zaproszenie na dwa wydarzenia. Tak, na dwa wydarzenia. A tymczasem już we wtorek koncert muzyki klasycznej i bożonarodzeniowej razem z prelekcją o historiach biblijnych oraz kolędowaniem w kulturze i tradycji katolickiej, także u naszych wschodnich sąsiadów, i to szczególnie podkreślamy. Dziękuję serdecznie Państwu za spotkanie. Moimi Państwa gośćmi byli Aneta i Czesław Skarżyńscy z Fundacji Polonia Union. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Kulturalny weekend w Warszawie.